Dobra, mamy następny odcinek. Ja to szybko zrobiłem w ogóle sprintem. Tam to się zakończyło bez pożegnania. No trudno. Ale tu po prostu chodzi o to, że mamy następny odcinek, panie. No to w drogę. Tak jak planowałem. No i z grubej rury się przynajmniej odcinek zaczyna. Nie mamy takiej gry. To dobrze by było teraz jeszcze jakiś... Włączaj! Co mam włączać? Nitro! Odpalaj nitro! Dwa rozdziały nam zostały, słuchajcie. To nie dużo. Próbuję utrafić jakieś... Hej, hej, zatrzymuj się! Motocykl tego nie wytrzyma! Motocykl tego nie wytrzyma! Normalnie jak ty. Mission impossible. Mamy go? To jeszcze nie koniec. Szybko. No nie dadzą screena zrobić, nie? Kompletnie nie dadzą. Tamten się w miarę nadaje. Piąty rozdział, odcięcie. Słuchajcie, właśnie o to chodzi. Że to będzie... Zaszliśmy tak daleko, nie odejdziemy z pustymi rękoma. Wiecie, przysłanie trochę tylko to światełko nam, okej? Okay? Uratuję Mari. I sobie tutaj zapalimy światełko. No tam powiedzmy mamy jakiś tam, mówcie, ten, w razie co mam... Ej, nawet światła nie trzeba, nie? Zobaczcie, jak jest fajnie. Jedź do Tokyo Tower. Ale nie mam już czym. To jak jedź? Tym rowerem chyba. Ej, teraz tak, słuchajcie. Tam jest Megawa. O. To chyba do tej Tokyo Tower. Szary, oczywiście walnij sobie tryb zdjęcia, a co tam? Bo... Jak żeby inaczej. Ale Tokyo Tower, no fajna, fajna też jest. Fajny motyw na... ktoś mi kiedyś... Ale to wszystko przez was, słuchajcie, bo ktoś mi kiedyś zarzucił, że... Może fajnie by było, jakby każdy odcinek miał. Ale tu jest mgły, słuchajcie. Ja muszę to najpierw tutaj chyba tą mgłę od ten. Odpuszować tą i tą. Bo ja tu nie przejadę. To tutaj mi odpuszuje, a to. Tylko taki region. O, to ja muszę tutaj odblokować, słuchajcie. Dobra. Ja muszę to odblokować. Taki hektar? Jestem ja w ogóle, bo to ja jestem tutaj, widzę, mało zorientowany. Tej, no ale ja tu też... Gdzie ja tu jestem w ogóle, kurczę? Gdzie ja tu się przeniosłem tak na dobrą sprawę? Ej, no bo kurde, teraz... A może dobrze wlazłem? No nie. Tryb zdjęcia. Szkoda, że tutaj nie idzie trybu zdjęcia zrobić, nie? Już wlazłem w to Tokyo Tower? To tu sobie będziemy mieli tryb zdjęcia, na przykład o lepszy. Nie, to jest lepsze na...
na tryb zdjęcia. Szary, tak jakbyś tak zaczął grać, a nie tam te tryby zdjęcia. To mówię, to wszystko wy, to przez was jest, słuchajcie. To jest przez was. Guzie widzę. Ej, a przed chwilą był taki słup światła jeszcze, nie? Chociaż tamto z tym gościem mi lepsze wyszło, ale okej, dobra. Dobra. Lecimy. Dobra, bo myślałem, że ja będę musiał tą mgłę odblokować. A zobaczcie, ja tu gdzieś... Poza mnie tu na tej mapie nie ma w ogóle. A jednak tu wlazłem, a się bałem, że właśnie tutaj nie wejdę. I właśnie nie wiem, o co chodzi. Co to? Kto to? Nie wiem, zapalamy trochę światła? Nie wiem, że będzie po ciemku. Dobra, niech będzie tak intymniej. Kto to? Ej, paczka czeka na odbiór. Kurde. Klimę będę nabijał, wiecie? Ale dzięki wam mogę zostawić to za sobą. Ty odchodzisz. Te dwie misje bym chciał zrobić w jednym odcinku. Nic mnie tu już nie trzyma. Przepraszam, że nie mogę zostać do samego końca. W porządku. Nawet w tej formie nie mogę uwierzyć w życie po śmierci. Gdyby istniało, ludzie chętnie by umierali. Żyjcie. Pełnią życia. Żyjcie i dajcie żyć innym. Zapalimy sobie troszeczkę, tylko może o może tak zróbmy. Albo przynajmniej będzie trochę stałe światło, nie? Ciekawe, czy uchwyciłem to. Żarty, ty jesteś głupi z tymi, naprawdę, z tymi zdjęciami. To jesteś głupi. Ale fajne, ej, ale wyszło chodź, fajne. Chodź, partnerze. Klasa. Hej. Wiadomość robocza. To wszystko moja wina, przepraszam was. A więc to Erika trzymała Rinko na tym świecie. Teraz, gdy jest już po wszystkim, musiała odejść. Czy to samo stanie się z tobą? Pewnie tak. Podniosłem arbuza, nie? O, jaki głaz! Meteoryty lecą, ludzie, słuchajcie. O, jest gościu. Nie mówiłeś czasem, że on próbuje odzyskać swoją rodzinę? Słyszałeś go. Dla niego ciała to tylko opakowanie dla duszy. Są pionkami, którymi może się posłużyć. Czyli tyle skinów, to nie będę wiedział, który użyć. Nie. Każdy, kto stanie nam na drodze, oberwie. Bez wyjątku. Kurde, wzywa jakieś mocy za światło chyba. Uuu, panie. O! Matko przenajświętsza, co to jest? Co tu walić w ogóle? Już muszę się leczyć? Dawaj tym. Już na koniec? A co mówiłem o tym, kurde? Ej, no a ja mam z czego to w ogóle wziąć te... Mam, cicho mam. Ej, leczymy się. Czy ona czymś tam pluje? Dobra, ja się znowu muszę uleczyć, słuchajcie. Dawaj. Zdążysz. Przerwała?
Dobra, ta jedna jest za... Łódkaj! No, no nie należy do najładniejszych, nie? Dawaj, dawaj, dawaj! Łódkaj, 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 łódkaj! Pięknie! Myślałem, że to z takim fakiem zostanie, nie? Tak rzucona. Lubię proste bossy, powiem wam szczerze. O, ale jasność nieustająca. Co ten facet chce osiągnąć u licha? Ale już się nie mogę tej następnej serii doczekać, naprawdę. Jeszcze nie wiecie, co to będzie, ja już wiem. Żałuję, ale chętnie uwolnię ją od cierpienia. Chociaż jeszcze mnie kusi Plague Tale skończyć. Dobra. Ale nie odejdę, póki nie rozprawimy się z tym draniem. A, poczekajcie, jeszcze sobie sprawdzę. Chcesz tylko chronić swoją rodzinę, prawda? Jesteś dobrym ojcem. Staram się. Gdy wejdziemy, nie będzie już odwrotu. Bądź gotów. Rodzina, my jeszcze jesteśmy w pierwszym tym, bo następny będzie Tokyo Tower. Dobra. Nie będzie już. Przecież Tokyo Tower. A jak to zrobić, żeby to było całe tej? Ciekawe, nie? Bez. No tu jest dobre dopiero. No kurde, szary, ty z tymi zdjęciami to naprawdę ty masz jakiegoś popla czy co? Coś się tutaj ostro widzę wali. No ale przecież to są zarąbiste SS-y, nie? To szkoda tego nie, po prostu potem nie będę wiedział, który użyć. To fakt. No. Robi wrażenie, nie? A może jeszcze to? To tak kurde, nawet w razie co będę miał po prostu jakieś fajne foty z tej gry. Nie wiem, czy wziąć z tym. Czy wziąć z tym. Ale chyba tak. Tak trochę symetrycznie, nie? Ale... No musicie mi wybaczyć. Nie, tamte są... Te poprzednie są lepsze. No ale dobra. Dobra, lecimy, bo to szkoda czasu, bo połowę ci zajmie na marzenie po tym. Czy jakieś fanty, coś? Dobra, leczenie mamy w sumie. Tej czynności nie można cofnąć, no jak nie można, no... No wchodźmy. No wchodźmy. No trzeba iść dalej, nie? Okej. Okay. Iść na górę. Tutaj. O! Wszyscy wsiąkli? Słuchajcie, to jest. Gdzieś tu czaić, chodźmy na górę. Wyobraźcie sobie. Ej, latarkę włączyłem jakoś. Jak ją wyłączyć? A, X-em, dobra. Wyobraźcie sobie. To on tam gada? Głupi jesteś. A, to ten. Dobra, na górę mam iść, nie? Aha, czyli nie tędy. Dobra, tędy. Nie no, ogólnie robi wrażenie ta gra, jeżeli chodzi... Ta grafika nie jest może jakaś tam super ekstra, ale... Te neony, wszystko ten neonowy tutaj... Ta neonowa grafika... Robi robotę, nie? Akito... Nigdy o mnie nie myślisz. Co? Troszczysz się tylko o siebie samego. Boisz się po prostu, że przez ciebie umrę, prawda? Co
Co jest? Słyszałem głos. Słyszałem czas. Brzmiał jak Marii. Próbuję pewnie namieszać ci w głowie. Ej, co teraz? Próbują namieszać mi w głowie. Sam powiedziałeś. Akito. No mamy dobry czas. A to już jest w tym piątym rozdziale druga misja, więc... Mari. Ostatnia. Serio tak uważasz? Nie daj się wyprowadzić z równowagi. Wróg na to liczy. Mylisz się. Mylisz. Akito, ogarnij się. Nazbierałbym tego, bo... Będzie tu przejść, słuchajcie. Gdzieś tam. Na razie nie ma przeciwników i to mnie niepokoi troszeczkę. Bo coś czuję, że zaraz jak się zlecą... Ej, no wyskoczyli z papci, nie? Iść na górę. Jeszcze na górę? Myślałem, że... Nie, no to jest to miejsce, tylko... Nie, no to tam się nie da inaczej iść. Ale jaja, co się zbugowało? A, tu jest winda, dobra, okej. Ale mieliśmy wybór, słuchajcie, no. Anuluj albo główny taras. Mówiłeś, że dobry ze mnie ojciec. Ale... No ciekawy jest. Myślałem, że jeśli będę harował jak wół, zapewnię rodzinie bezpieczeństwo. Fajna ta winda nawet. Pokazywałem się w domu. Ty nie słychać tego za bardzo. Dla siebie jak nieznajomi. Ostatnio, gdy przyniosłem synowi zabawkę, nie okazał żadnego zainteresowania. Nie interesowały go też już super samochody. Kekej. Ale przed tą walką nie w sensie, ucieknę. Byliście kiedyś w Tokio Tower? Będę chronić rodzinę. Widzicie? Teraz będziecie. Mari! Ta marionetka nie umiała nawet zapewnić mi trochę czasu. Ty dupku! Śmierć ciała jest zjawiskiem naturalnym. A w prawdziwym życiu też byś nie powiedział tego. Z tej skorupy powracamy do naszej prawdziwej postaci. Gościu, możesz wierzyć w każde gówno, ale kiedy wciągasz w to niewinnych ludzi, przeginasz. Ludzie zawsze potępiają prawdę, gdy są zmuszeni, by się z nią zmierzyć. Niemniej. Już wkrótce ty też przekonasz się, jak niewiele znaczą nasze ziemskie powłoki. Zabieraj od nich łaska! Japoński Matrix. Mam już wszystkie dusze, których potrzebuję. Użyję ich, aby roztrzaskać barierę pomiędzy życiem i śmiercią. Twoja siostra będzie ostatnim elementem, fundamentem nowej ery. Ciekawe, czy ma akurat ona, nie? Nie wiem. Czy to było wyjaśnione, czy nie? Powinieneś być dumny! Nawet nie masz się tknąć! Zniszczenie bariery stanie się zwiastunem odrodzenia świata. A wówczas stworzę nowy. Acz skromny raj. Miejsce, w którym dusze mojej żony i córki będą lśnić przez całą wieczność. Hakura, cholera! Ja myślałem, że moja Hakuna ma to. A, właśnie przyszedł mi do głowy wspaniały pomysł. Stworzę raj również dla tej dziewczyny. Tak uparta dusza jak jej, to prawda. Tu by się fioletowy przydał kolor, nie? Mówicie macie. Może nawet aha. Zostanie przywódczynią tego nowego świata. Nowa Maria nowej ery. Nie. Nowa znaczy, nie ben... Ewa. Nie chcą, ale nawiązują do Biblii, nie? Niby takie niemodne. To tylko wzdor. Jesteś niespełna rozumu. Czyżby?
Pytałeś ją? Skąd pewność, że jej duch pragnie powrócić do tej skorupy? Ja... Potrafisz sobie wyobrazić, co przeżywa twoja siostra pod tymi bandażami? Przywiązanie do tego ciała jedynie przedłuży jej agonię. Nie wiem, po co im była właśnie ta... Tego nie wiesz. Ta Mari. Nie słuchaj tego pieprzenia. Albo go teraz zabijemy, albo świat jest skończony. Robi mi sieczkę w głowie, ewidentnie. Dobra, rozwalmy go. Akto! Ogarnij się! Już czas. Świat stoi u progu przeobrażenia. Nadchodzi nowa era. Giganci? Jestem, panie. Teraz dopiero co zaczyna się ciekawie, nie? Wkrótce moje marzenie stanie się rzeczywistością. To był język czy ręka z papy? Ciekawe, czy z gigantami będziemy walczyć. Czego ty pragniesz? Nie daj mu się zdezorientować! Wstawaj! Szybko! Z tyścia. Wstawaj albo załatwię cię na dobre! Naprawdę tylko na tyle cię stać, a ci to? Ten jeszcze żyje? Sam to zrobię. Skopię swoją własną dupę. Akito, po prostu nie wchodź mi w drogę. Boisz, tak? Tego, jak ona może się czuć. A może tego, że to wszystko zrobiłeś na próżno? Boisz się usłyszeć prawdę. Możesz o tym wiedzieć. Nic. Nawet nie wiedziałem, co myśli moja własna rodzina. Dlatego to ty sam musisz się tego dowiedzieć. Kej. Nie zatrzymam się. Jesteś ze mną? Dalej, obudź się. Wake up. To jest robota do zrobienia. Jestem. Do nas napierdzielamy, no ja. Ruszajmy. Muszę ją sam zapytać. Nie mogę jeszcze umrzeć. Dawaj, no ja. Warlock? Japoński? Co to jest, ludzie kochani? Dawaj, no ja. Co on tam gada? Dawaj, 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 no ja. Nawet nie ma jego tego nie ma, nie? Nie wiem. Kurde, skończyło mi się ammo. Dawaj tymi kulami ognia. Dawaj, no ja. Pa, pa, pa. Dawaj, gdoja. Masz mnie. Kurde, nie trafiłem. To jest potężne, ale już tego nie ma. Dobra, mam znowu to, dobra. Dawaj, bo to jest mocniejsze. Dawaj w niego na maksa. Dobra, wszyscy mi pewnie zarzucą, że ale szary, on cię w ogóle nie bije, no ale... Dawaj, no ja, jedziemy z nim. No właśnie o to chodzi, słuchajcie, a nie, męczymy się z tymi bossami niepotrzebnie, kurde. 3 dni.
Tak, grachu, ciachu i po strachu. Ej, razem z tym jest w końcu. Z KK'em. Prawdziwa twarz KK'a. Wiedziałem, że żyje szybko, ale nie wiedziałem, że zabije samego siebie. KK. Ty żyjesz. Czy gdzieś nie zciszył? Czas rzucić się w otchłe. Racja. Zbieramy się. W nos mu dalej walnęli. Koniec rozdziału? Misja ukończona, dobra, czyli mamy, słuchajcie, żegnam was i lecę następny odcinek.